Pingwinko, Franku. Pingwinek spał w łóżeczku. I dość fajnie chrapał, ale jak się obudził, to zjadł rybkę. I potem zajrzał do szuflady i nie znalazł ukochanego serduszka. Więc, jak wiecie, nasz pingwinek jest bardzo lepszy od innych zwierząt. Ma nawet w domu flagę. I nasz mały pingwinek nawet miał szafkę. Miał też kolegę, który miał kołderkę z bitcoinem. Że nasz pingwinek rzeczywiście ma dużo rzeczy, które są jego ulubionymi rzeczami. Pingwinek jest nasz, a on ma dużo rzeczy, jak na przykład szafa, jak talerzyk, jak wszystko, co on ma. Przygoda pingwinka. Nasz pingwinek wyruszył w podróż. Spotkał wielkiego węża. I bardzo się przestraszył. Uciekł tak szybko, że wąż poszedł za nim. Ale jak poszedł za nim, to zjadł pingwinka. Ale nie jedz mnie, powiedział pingwinek i uciekł najdalej jak potrafił. Ale to było najdalej. Był uratowany. Nasz pingwinek mały wracał do łóżka i już miał dużo przygód. Koniec!